moi kochani, witam Was na kanale Simomania w moim wyzwaniu Pamiętniki Casanowy. Jak pamiętacie, to nasz Casanowa pojechał na wakacje do granitowych Kaskad. Udał się na tropikalną wyspę. Tak właśnie się tutaj prezentuje ten domek. Nie wiem, co będziemy dzisiaj robić, a mieliśmy zaprosić kolejną grupę dzieci. Nasz Casanowa jeszcze śpi. Co chciałam Wam pokazać, bo nie przyszło żadnych powiadomień, nie wiem, czy dlatego, że on jest na wakacjach, bo z tego, co zauważyłam, to mamy już 26 dzieci i tutaj tak, tu jest Ignacy Takinia. Ignacy Takinia to jest syn Sylwii Takini. Kolejne dziecko nam się urodziło. Dobra, mój Casanowa, zaraz zobaczę jego potrzeby. On prawie już sypia, powinien się wykąpać, skorzystać, głodny jest. No i dzisiaj chciałabym, żeby zaprosił kolejne dzieci do... Może zróbmy tak, nie wiem, czy Maria była, Maria Tesarek, Mikołaja chyba nie było. A, nie mogę go zaprosić na wspólny, jak dom jest pełny. Jak dom jest, zaraz sprawdźmy, bo nie widzę tutaj dzieci. A mi się wydaje, że ich już nie ma, a tu dom jest pełny, tylko przecież jedna osoba jest. Bo patrzyłam, nie wiem, czy przez tego moda mi się tak tutaj trochę popsuło, bo chciałam zaprosić do spędzenia wspólnie na tej parceli, ale tutaj bardzo mało mam. Mogę zaprosić tylko 8 simów. Wszystkich, których znam, nie wiem, przyjaciele, rodzina oczywiście nie ma, romans z Szymonem Żub, coś tutaj jest nie tak. Już Wam pokazuję w ogóle, jeśli chodzi o jego wszyscy, zobaczcie tutaj na tym panelu. Na tym panelu jest o wiele więcej osób, nie wiem dlaczego on nie może nikogo zaprosić. Coś dziwnego się, Grzegorz był, Dorotka była, Wojciech też był, Emil był, Kaja, Dorota, Wichura, nie pamiętam, ale widzicie, nie mogę zaprosić, można tylko rozmawiać lub wysłać SMS-a. Więc niestety mój Casanowa, no, nikogo nie będzie mógł zaprosić, na to wygląda. Nie wiem, możliwe, że to jakiś problem właśnie z tym modem jest. Musimy inaczej zaplanować nasze wakacje, wakacje Casanowe. Dobra, nasz Casanowa jest głodny, on by mógł tutaj, może sobie przyrządzić coś. Jest lodówka. Wiesz co, mógłbyś zjeść coś na, może na szybko, albo mógł być może wyjść z domu, ale zjedz na przykład jogurt. Tutaj wiem, że dziś była, tak, tu jest toaleta. Mógłby skorzystać, wziąć prysznic i gdzieś się udamy dzisiaj z naszym Casanową. Nie będzie siedział w takim bądź razie w tak pięknym, pustym domu. Ja myślałam, że tutaj kolejną grupę dzieci ściągniemy do nas, a na to wygląda, że nie za bardzo mogę kogoś ściągnąć. Chociaż mogłabym zobaczyć, kogo mogłabym z kobiet zaprosić na parcelę. Barbara Nicpoń, Jadwiga Wójcik. Tylko dwie osoby, a widzicie, jak tutaj Wam pokazywałam na tym drugim panelu, jest całkiem co innego. W ogóle nie wiem, dlaczego to nie współgra ze sobą. Dobra, ale nasz Casanowa może... O, nie posprzątali. Posprzątaj. Dobra, tu mój drogi jest ten o jogurt. Nie wiem, czy ty nie masz coś innego właśnie do ubrania, jakieś stroje. O, idź na wycieczkę. Zmień strój, zaraz zobaczmy stroje jego. Nie wybrałam mu stroj, to są wszystko. Codzienny? Nie, codzienny ma tylko jeden. Tak, stroi mu nie dobrałam na wakacje. Nasz Casanowa po prostu pojechał nieprzygotowany. To był spontaniczny wyjazd. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś ma do przebierania się. Może ja mu zaplanuję stroje? Chyba nie. A nie, jest szafa. Zaplanuj strój. Może ją tu zaplanuję i do Was wrócę po krótkiej przerwie. Dobra, moi kochani, tak nietypowo chciałam Wam pokazać, co wybrałam do mojego Casanowy ubranie. To pierwsze mu oczywiście zostawiłam, niech będzie. Ale tak, tutaj jest pierwsza propozycja, druga, trzecia. Nie wiem, czy coś jeszcze mogłabym mu dobrać. I czwarta. Myślę, że zostanie w tej. I widzimy się za chwilę. O, i mój Casanowa. Gdzie ty jesteś? Czego się nie przebrałeś? Casanowa mi gdzieś tu ucieka. Nie patrz w chmury. Marzycielski byś się chciał stać. Zmień strój. Stroje. Miałeś zmienić mi na ten strój i chcemy wybrać się na wycieczkę. Dzisiaj pójdziemy trochę z Casanową. Nie będę dzisiaj zajmować się może. Może coś bym mógł tutaj poznajdywać i może byśmy rozwinęli kolejną umiejętność. Co myślicie na ten temat? Chyba, że nie możecie mi podpowiedzieć. On tutaj... Niech on tutaj idzie. A ja mam fotografowanie. On ma ze sobą aparat? Tak, ma. No, czyli możemy rozwijać fotografowanie, fotografię. 5000 na razie za. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego nasz Casanowa ma tutaj trochę więcej tych pieniążków, to już Wam pokazuję. On dostał za książki. O, idzie. Ja bym chciała w ogóle ładnie ćwierkają no, tutaj ptaki. Gdzie tylko Lego mój idziesz? Może ja tak z góry. Standardowo weszłam w drzewa. Ja jestem ciekawa, czy jakąś roślinność właśnie może i on mógłby te zielarstwo jeszcze rozwijać. Chyba słyszę dzięcioła. Fotografia, gitara, malowanie nie, ale ogrodnictwo właśnie, jeśli chodzi o te ogrodnictwo i zielarstwo bym chciała właśnie rozwijać u niego. Gdzie ty idziesz? Ja go tak wysłałam na wycieczkę, ale może ja go tutaj trochę sama nim pokieruję. Tutaj o, coś się pali, jakieś ognicho, ale nie widzę nikogo w pobliżu. Nie wiem, czy właśnie przez tego moda, bo jest piasek. O, tutaj ktoś jest. Wiesz co? Weź tu usiądź. Co to jest? To jest przywitaj się. Kazimierz i Adam Mazur. I zupełnie chciałbyś poznać nowych kolegów, bardziej koleżanki, ale na razie tu nikogo nie widzę. Może weźmy z góry. O. Najgorzej ubolewam nad tym, że nie mogę zaprosić dzieci. O, tutaj ktoś idzie. O, jest jakaś roślina. A tu jest Ignacy Sosna. Dorosły i Filip Mazur. Wiesz co? To jest ósmy dzikie rośliny. Nie, zbierz plon. Powiesz, zbierz. Dziko rosnąca roślina. Zobaczymy, może uda nam się to... On spróbuje i może uda nam się... Może powinniśmy razem z nim rozwinąć właśnie zielarstwo. Tu coś jest jeszcze. Pauza. To jest też zbierz plon. To też jest jakieś dzikie. W ogóle całkowicie na spontanie, bo miałam całkiem co innego. O, tutaj jest kolejne. Miałam na... Zbierz. Miałam pomysł właśnie całkiem inny, no ale ze względu na to, że mi gra robi psikusa. Rumianek by był? Zobaczmy, co tu masz w posażeniu. Nie, nieznany, ale dobra, to teraz będziesz musiał to sprawdzić. I może zaprosimy właśnie jakąś panią. Na razie tu nie widzę nikogo. Chyba, że gdzieś jeszcze się udamy zaraz. Bo mamy tutaj jakieś parcele. Ja wybrałam, żeby nasz Casanowa tutaj, nie pamiętam co to było. Tutaj to my mieszkamy. ta inspirująca nadkultura. Dobra, mój drogi, oj, ktoś tu idzie, to jeszcze jakiś kolejny. Wiesz co? Nie. Kwiat śmierci. Patrz w murę, on by chciał patrzeć w murę. Dobra, weź, zjedz to. O, spróbuj Nie miałeś zjeść, miałeś spróbować zdefiniować. Bo w taki sposób właśnie... O, właśnie, umiejętność zielarstwa. Nie ma pojęcia, co to za roślina. Rozwijanie umiejętności pomoże w identyfikowaniu właśnie roślin. Chociaż go nie chcę tak karmić, wiecie, wszystkim, bo to może być coś trującego. Czarny bez chyba. Sami mężczyźni, nie wiem. Tu też coś jest. Wiecie co? On by mógł gdzieś podróżować. Teraz zobaczmy. Nasz Casanova. Nie wiem, czy do camping, może do baru. Tu jest park jeszcze. Tu też mamy park i restaurację. Dobra, idźmy do baru. O! I teraz można kogoś zaprosić, ale też mamy tylko albo Jadwiga Wojewoda, Jadwiga Wójcik i Barbara Nicpoń. Dobra, weźmy. Dobra, jesteśmy na... To na godzina dla skąpych. O, drinki przecenione, tak? Po obniżonych cenach. Dobra, mógłbyś z nią się... Popraw ich humor. Nie wiem, czy wy się w ogóle znacie. W ogóle pusto jest. Oj, te wakacje naszego Casanowy. Weź jej zaproponować szalony może plan. Może byśmy mogli poznać jej cechy. O, fajnie, że on sobie usiadał na stoi, nie? Nie znamy jej cech żadnych, dobra. Mógłby się poznać. Więcej, przyjazne. O, zapytaj o zawód. W końcu usiadła. Gdzie wy chcecie iść? Oglądaj telewizję? Nie no. Po prostu... O, kolejna. Chyba. Katarzyna, tak, kopytko. I idzie kolejna jeszcze. Nancy. Z przyjaznych. Zapytaj o zawód. Więcej. Mógł się poznać. Jako kucharka. Jest spięta. Samotniczka. Oj. Zakuć do patrzenia w murę. Nie oglądaj. Aneczka Snowa jest w ogóle znowu głodna. A, bo ja miałam z nim gdzieś wyjść, żeby móc zjeść, nie? Nie wiem, czy Nancy nam już... Nancy Landgraf? Chyba nie. Nie wiem, czy on miał... On jest w ciąży? Tak, jest w ciąży. Nie wiadomo, czy to nie Casanowy. Dobra, ale musimy poczekać. Całuj. Jest zainspirowana i... Więcej z romantycznych, wręcz różem. Co to miało być? Nie, tutaj coś jeszcze rozmawiają. A nie, tylko odwrotnie mi zrobił. Poflirtujesz z nią. mógłbyś... O, jest życiarska. Poprawi się ciszy i humoru. Więcej z romantycznych. O, już pierwszy pocunek jest. Szybko to leci. Zrobimy małą... Może się trzymać za ręce. Od tego mu coś nie ten romantyczny, nie wiem. Wymień się numerami, gdzie ty idziesz? Albo on jest głodny i mi tutaj kaprysi. Gdzie jest mój Casanova? Izabela Morie. Ta, on jest głodny. Poszedł wziąć sobie chipsy. A nasza Jadwiga czeka na nas. O, i kosmici przychodzą. Z romantycznych, wymień się numerami. Dominika przyszła. O, jest Marian. A tu coś na dole jeszcze może być, nie? Tak, jakaś kuchnia. Ale to chyba nie można wejść tam. Dobra, gdzie jesteśmy? Casanova. Przeszła zabawa. O, i tutaj jest Izabela Szpilka. Nie wiem, czy to będzie. O, i coś nie idzie. Ona jest, a on przeciwny. I się poprawiło. Spadł wam tak ten... Wasze kontakty tutaj, że... Nie, wy chyba musicie podróżować, gdzie jest Jadwiga Wojewoda. Myślę, że wybierzemy się z powrotem. Takie skupiska po prostu naszemu Casanowie nie odpowiadają. Tak, wrócimy do... Tylko, że nie wiem, właśnie tych dzieci nie ma. Tak... Casanowa i przyjaciele. Tak, z Jadwigą. Nasza Jadwiga? Zobaczcie, dzieci nie ma. Jeszcze sprawdzimy w domu. Nasza Jadwiga z nami nie przyszła. Po prostu sikus na całego. Ciekawe, czy jak ja bym odznaczyła. Właśnie spróbuję jeszcze raz. Razem z wami. Może teraz na tropikalne, a zobaczymy, czy teraz jest z nami już. Wręcz jej róże. Z romantycznych. Dalej próbujemy odbudować nasze relacje. Pocałuj. Z romantycznych. Poflirtuj. Wymień się numerami. Czy tu możemy coś tak? Zaplanuj stroje. Śpi, odpręż się, nie. Ale mam pomysł kolejny. Zaraz zobaczę jeszcze, czy będzie można go wykorzystać. Gdzie ucieka nam? Nie pozwolę jej uciec. Słodka gadka. Co tu można by było jeszcze więcej? Z romantycznych. Wyrecytuj jej wiersz. Pochwal strój. i... Nie no, po prostu Simowie wariują przez tego moda. Tam biegnie. Bo widzicie, ja mu zaznaczam rozmawiaj, ma tu recytować, a on gdzieś mi biegnie. A ona tu idzie, tak? Rozumiem, to miało być chyba te romantyczne miejsce. Takibo? Mizu? Mizu? Timba! Wana wana! Brako! Samba day! Ula gilan! Efidroy yabar! O! Postaraj się o dziecko w namiocie. Myślę, że zrobimy to 2 razy. Bo widzicie, nie za każdym razem nam to wychodzi. Już Casanova znowu biegnie. Mam nadzieję, że do niego dołączy ta Jadwiga. Widzicie, nasze simy są nieprzewidywalne. Ale za to ciekawy będzie odcinek. No i... Tak, Casanova sobie już wybrał namiot, tylko Jadwiga jeszcze do niego nie dołączyła. Idzie. Już wam pokazuję, Jadwiga tu do nas podąża. A nasz Casanova w ogóle jej nie poznał, nie? No ale trudno. Mam nadzieję, że tylko nie ucieknie. Może jeszcze 3. raz powinnam zaznaczyć. Najwyżej... O, może zostać twoją dziewczyną. Najwyżej jedno odznaczymy. Tak, udało mu się zaszaleć w namiocie. O, a jest, nawet nie zauważyłam tego. Może pograć na gitarze jeszcze. Stał się senny. Tego właśnie się obawiałam. Auć, auć, auć. Więcej. Padło się starsze dziecko. Dobra, jedno i tak samo wyskoczyło, więc... Będzie głodny. Właśnie, on by mógł tutaj rozpal. Relaksujcie się razem. Ehesz. A, nie może korzystać tutaj. Tu jest gdzieś krzaczek, który mógłby nawieść. Nie wiem, nie widać. Pecherz, czyli będzie musiał iść do innej. Gdzieś jest blisko toaleta. Tak, chyba tu. To jest dom leśnika. Nic nie pokazuje. Tu można coś chyba zakupić. Prowadź mnie do łazienki. Nie, my nie chcemy, my nie szukamy informacji. O, tu są łazienki, wyjdę. I jest ognisko. Co? Mógłbyś igrać z ogniem, piecz od Boga. Jesteś głodny. Podejrzewam, że nasza Jadwiga też, no ale ja jej nie mogę zaznaczyć, żeby z tobą piekła. Mógł być opowieść i historii grupie. Tylko właśnie, w grupie. O olbrzymie A, czyli się z nami żegna. Patrzcie, nasz Casanova rozmawia, nie? Mógłbyś dorzucić kłodę. No nie wiem, czy ci się upiecze ta kiełbaska tutaj. Ten hot dog. Tak, chyba hot doga robimy, tak? Piecz hot dogi. Fajnie, że nie ma dzieci, ale są zaznaczone. Ja spróbuję jeszcze, może jak się z nim przemieszczę, no zobaczymy, jak mi to wyjdzie, odznaczyć te dzieci, bo ich w ogóle nie ma, a są zaznaczone w grze, że niby są z nami, ale widzicie, sam Casanova jest. Bardzo szczęśliwy jest. Kurze, już nie dorzucaj, w takim bądź zgaś. Weź skorzystaj jeszcze z toalety. Albo... Wow. A co z tymi hot dogami? Już zjadłeś już? A, jeszcze masz. Dobra, wcinaj tego hot doga. I zaraz się przemieścimy. O, komary. Powinien coś kupić na komary jeszcze. Dobra, ale to następnym razem. Teraz się przemieszczamy z powrotem. Tak, tu jest nasz Casanova. I tak, widzicie, wierzbowa, ten Newcrest, tam gdzie oni mieszkają. Ciekawe, czy... Niedostępna podczas podróży. Widzicie, nie mogę, nie wiem. Chyba, że mi podpowiecie, jak mogę je odznaczyć. Żeby ich nie było. No w końcu Casanova jest sam na tej wycieczce. Niech wraca. A, teraz może podróżować jeszcze z kimś, ale wiecie co? Nie wiem, jest już późno, a nasz Casanova jest śpiący. Wydaje, że nikogo nie weźmie. I jest nasz Casanova już pod domem. Ja jeszcze może wykorzystam aparat. Zrób zdjęcie. O. Zdjęcie z wakacji będzie. Co jeszcze? Zrób zdjęcia. Ja wiem, jesteś senny, ale muszę... Zasypiam. Ale muszę to wykorzystać, bo chcę teraz zrobić, wtedy było małe, a teraz chcę zrobić, nie wiem, czy średnie zdjęcie, czy duże zróbmy. Może zróbmy duże. O, drugi poziom fotografowania, dobra. Super, udało nam się i skorzystaj z toalety. Jak widzicie, naszych dzieciaczków nie ma, ale jeszcze przejrzyjmy to. I nie wiem, co to za problem jest właśnie z... Nie ma dzieci, a więcej nie mogę zaprosić, bo pełny dom jest, tylko jak sami widzieliście, niestety dom jest pusty. Chciałam, żeby przyjechały nas kolejne dzieci, a jak widzieliście, te dzieci są zaznaczone, tylko że każdy jest w swoim domu. Nie są z Casanovą. I nie wiem, może wy mi podpowiecie, co mogę zrobić, nigdy takiego błędu nie miałam. Nie mam pojęcia, jak mam sobie z tym poradzić. Dobra, ty Casanova, do której toalety sobie idziesz? Tutaj na dole, czy będziesz zasuwał do góry? Nie, idzie na dół. Dobra, moi kochani, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba. Czekam na komentarze i czekam na wasze podpowiedzi do kolejnego odcinka. Cześć, pa, pa!